dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi wzięliśmy udział w pewnym konkursie. Każdy z nas musi wymyślić najdziwniejszy przedmiot w Minecraft. O! A co to jest takiego dziwnego? Jeżeli uważacie, że to coś jest dziwne, no to zostawcie łapeczkę w górę. A! To był przycisk lajka. Kurczę, faktycznie. Oglądajcie film do samego końca i napiszcie później w komentarzu, kogo przedmiot był najdziwniejszy. No i oczywiście odwiedźcie Pixie Shop. Tam znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. JJ-ka do odpowiedzi. Raz. Nie, no ja nie lubię do pytania. Słuchaj. Tak. Słuchajcie. Dzisiaj po raz kolejny, proszę się tutaj nie zaczepiać, bo zaraz po szmacie i będzie koniec. Rozumiecie? No. Dobra. Okay. Moi drodzy, mieliście dzisiaj przygotować najdziwniejsze przedmioty w Minecraft. Czy odrobiliście lekcję? Mieliśmy. Oczywiście, jak zawsze. Ja jestem zawsze przygotowana. Dobra. No to ja też. Okej. Okay. Rozumiem, że rudego to są rude skrzynki, tak? Nie rudego, pomarańczowego. Okej, pomarańczowego. Rudy się żyje. Różowe są JJ-ki, a tutaj moje są niebieskie, nauczyciela Farela. Ale że ty sobie dajesz taką rangę nauczyciela. Tak jest. A czerwone to czyje? Czerwone to są joysticka. Proszę go nie dotykać, bo to jest niespodzianka. Mamy nowego ucznia. Powitajcie łapeczką w górę joysticka. Tutaj joystick. Jak klikniecie łapkę, to on da łapę. Zobacz. Siad. Pokazuje łapę i siada. Widziałaś? Ha! Bo wy zostawiacie łapeczkę w górę. Piękny, mądry piesek. Cacy. Dobra. Zaczynajmy. Moi drodzy, ja jako najstarszy będę pierwszy. Dobrze? Zademonstruję wam, co najdziwniejszego wymyśliłem. Moja nowa rzecz, przedmiot bezużyteczny, to jest Fish Blaster. Kliknijcie sobie i wybierzcie sobie przedmioty w ten sam sposób, jak jest ułożone w ekwipunku. Okej, tworzymy. Jeżeli ktoś nie będzie pamiętał, no to jedyneczka. Pyk. Ja już mam. Okej, mam księgę i zobacz. Ej! No ja nawet nie zdążyłam! Co to ma Jutro być? Masz przyjść z rodzicami, nie obchodzi mnie to. Ja? Tak! Ja nawet zabiłaś nauczyciela, no co ty? To nieprawda, to nie tak, ja! Mądra jesteś? Dobrze. Mądra jesteś? Ej, Szaku, przyznaj się, że to ty. Przez ciebie będę miała uwagę. Moi drodzy, dzisiejszą naszym zabawką jest Fish Blaster. Spójrzcie, jaki przekozacki. To jest wyrzutnia ryb, ale trzeba się z tym obchodzić ostrożnie. Nie można walić, gdzie popadnie. Rudy. Co zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Dziaś? Ale ostrożny jesteś! Dziaś? Ale że z tego wylatują takie ohydne ryby? A styl we mnie! Jak ohydne ryby? Tylko nie we mnie. Nie, nic mi to nie robi. Ale to nic nawet nie robi. Zadaje nam obrażeń, nic. Tylko po prostu rozwalasz ziemię. Ej, dobra. Zadaje mi ją! No i od razu powstaje oczko wodne w ten sposób. Nie rozwal skrzynek innych! Spokojnie! Wszystko wykartowane. Naprawdę fajnie. Justynka, chcesz zobaczyć, jak działa? Proszę. Chcę. Postarajcie się mnie trafić, dawajcie, no kontest. Leszcze. Ha! Nie, no nie umiecie, jestem za szybki. Nie, czemu on nie umiera? No dobra. Żartowałem, trzy razy mnie trafiliście, ale to wiecie. Fish Blaster, więc ja jestem odporny na Fish Blastera, tak? Dobra. Taki jest mój nowy przedmiot. Jak oceniacie w skali 1 do 10? Dobra, nie, przepraszam, w skali od 1 do 6, bo wystawiamy oceny. Czwóreczka. Czwóreczka? Od 1 do 6, tak? No tak. To ja oceniam na truje, bo nie wiem po co ty ryby. Na truje! Ja myślę, no bo... że ja przegiąłem, ale ty to już w ogóle... Nieważne. Oddaj tą zabawkę i teraz pokażmy, co ty ciekawego wymyśliłaś, no. Dobra, proszę bardzo. Co to ma być za noc? Masz łeb jak? No nie wiem, co ty wymyśliłaś. Co? Albo joystick coś dopisał śmiesznego. Ktoś mnie troluje! Szaku, ty znowu mnie trolujesz! To się tak nie nazywało, ale dobra. Okej, ja już to tworzę. Co ta JJ-ka wymyśliła? To jest? Spójrzcie na to, JJ-ka, czy ty jesteś mądra? Aha, stworzyłaś czapkę na swoją podobiznę, tak? JJ, przeszłaś całą siebie. Patrz na to! Jak krumkam, jesteś świnią! Jak krumkam, jak skaczę! Ja nie wiem! Źle to użyliście, ale dobra, nie jak będzie. Jak źle użyliśmy? To wymyśliłaś coś takiego. To jest po prostu odzwierciedlenie was. Ja tak was widzę codziennie. Aha, czyli nas sprankowała, aha, tak? Super. Wie, nie, pachnie śmieszna ani trochę. Jedynka w no, takim razie. No i widzisz? I teraz joystick no, się zjadł. No jedynka? Co to ma być? To jest świnią. Czemu? Ej. Co jest? Ej. To jest farelskiego świnia, ucieka. Nie, to JJ-ka. Czemu ja się stałam świnią? Nie mam pojęcia. Tak cię widzimy, JJ. Tak jest, siadaj joystick, siadaj. Co to miało być? To jest grane. Dlaczego ja się zamieniłam w świnkę? No, no masz miała teraz świńską grypkę. Pomór nie. Ściekły chrup! Jak ja was
odgrywa, ach, jestem świnką! Ej, też jesteś świnią. Ej, no, ale jestem już totalnie porytam, zaba na mnie. Bez kitu. Czy ty to widzisz? Dobra, to nie jest niezły przedmiot JJ-kowy. Jedynka. Ja stawiam pałę tutaj. Co jedynka? Jedynka i jutro z nicami z tą dziurę tutaj. No. Ja koniec. Dobra, to zobaczymy, co Szaku taki cwany przygotował. No się zdziwisz i teraz żałowała tego, co powiedziałeś. Zobaczmy schemat, okej. Okay. Jeden tu. Wiesz, co jeden to jest? Tu, jeden tu. No dobra. Wow! Tylko ty dwa? Tak. Jak to jest jakaś taka pała Dziadka Mroza. Zobacz. Jaka pała? Chłopie, to tak nie działa, patrz. Farel pała, nie bawisz się z nami. Idziesz do kąta, ja cię kurde zaniosę. Do studni. Jaka pała, jaka pała! Ginę! Ginę! Szaku, dostaniesz w zęby. Ale ty przecież jesteś rybą, to jak ty nie możesz oddychać? Nieważne, no. Jest, przeszedłem mutację, tak? Ej, komponowałeś mnie pod ziemię. A, teraz? No i co? Nie, raz kliknąć, raz kliknąć. No to super, i JJ zabiłeś. No i bardzo dobrze, JJ-ka się nie słucha. JJ-ka. Karuzela, karuzela! Ja ci dam karuzelę na jak się zżygą. A, dobrze, ja za nim. Trzymaj różdżkę. JJ-ka. Ej, a ja JJ teraz mogę ruszać? No nie! Ale trzymaj Karela. No i co, Rudy, teraz? No, puść mnie, puść mnie! Idę z tobą teraz. Umieram, umieram, umieram. Zostaw go! Chodź tutaj, Rudy. Ej! JJ-ka, puść mnie! Ja tam! Co on teraz? Wejdź na drabinę! Wejdź na drabinę i mnie zrzuć, wiesz? Tak, tak, jazda z nim! Dawaj! Dobra, ginę, 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 ginę. No, pięknie! Ej, dobra, fajnie się bawicie dalej? JJ! No nie, zginę, nie, nie. Zaskakuj już, puść go! No i wzięła, zabiła. No i dobra, po co mnie trzyma znowu, hamie? Szaku, wiem co kombinujesz. Zaraz się przekonasz. No dobra, dobra, puść mnie, puść. Święta przyjdą szybciej. Okej. Lecimy. Latać każdy którą może. Którą stronę chcesz lecieć? Latać każdy może? Obojętnie, zrzuć mnie po prostu już, no. Dobra, traf do wody. Ale biorę ciebie ze sobą! Nie! Jest! Ale sprankowany! Dobra, zarąbista była ta pała, więc stawiam szóstkę. No to było śmieszne, ja też daję sześć. Oto teraz przyszedł czas, aby sprawdzić, co nowy uczeń nam przygotował. Joystick. Joystickowe roślinki. He? Co to będzie? Mączka nie, kostna, ja jestem dobra. Pewna, że dobra. To będą pomidorki. Weźcie sobie troszeczkę mączki kostnej. Ja będę, o, sadził. I musimy chyba trawę zerwać, coś mi się wydaje. Jest, cicho, było mam, coś! Mam. Też mam coś. Co? Zobacz co, co, tu. Co? Pomidorkowe nasiona. Zobacz to! Ej, to ten. Pomidorki. Dokuje. Nie, Szaku, popsułeś krzak pomidorowy. No, ten pomidorek! Dobra. Wojna na pomidory! Serio, ona... można się rzucać pomidorami? No zobacz, ciach! Niby. Boom! Boom! Szaku, o, trzeba kurwa. Zasadzić ich więcej! Tego się nie da rozwalić! Dobra, tu ci jeszcze dwa zasady. Dobra. Okej. Okay. Ale teraz idzie farma pomidorów! Nie no! Miss click! Ale żeś zepsuł pomidorki, Joystick będzie wkurzony. Dawaj, dawaj, o, dawajcie, sadymy. Lecimy! Woo! Haha, dostała! Ej! Tak, prosto w czosnek! O, ty chamie, Rudy. Ej! Ej! Zabił mnie! Zabił mnie z pomidora! Nie, nie grałam! JJ-ka szef, ale dobra, zobaczymy teraz, że JJ-ka jest taka mądra, no chodź. No, nie podała mi się to, co wy robicie za mną. O nie! Zginęła. Najgorzej. A jeszcze raz, łap. Czosnek. Dawaj pomidora. Tak jesteś cwany? Mam jeszcze 11 pomidorów. No kurde! Znokautowana! Pięknie, pięknie, pięknie. Nauczyciel bije uczniów. Odstawiamy pomidorki. Jak wam się podobał joystickowy pomysł? Joystick powinien dostać szóstkę. Jak najbardziej, tak. Joystick jest wzorowym uczniem, więc dostał szósteczkę. Lecimy dalej. Teraz czas na JJ-kę. Co się śmiejesz? Co się śmiejesz? Zobaczysz, że cię teraz zaskoczę. Bombowy wieśniak. No. No to pokaż, jak otworzysz. Dobra. Ja jestem ciekaw. Okej, okay. Mam dobra, coś. Teraz musicie być naprawdę ostrożni, musimy odejść stąd, żeby tutaj nic się nie wydarzyło. Okej. Okay. Dobra, chyba odeszliśmy dosyć bezpiecznie, tak? Co to tak, może być, JJ-ka? Wydaje mi się, że co ty wymyśliłaś? No. Stawiam. Okej, okay. Wieśniak. No dobra, fajny ma nos. I co ale on robi? Uważaj, uważaj. On gra! Aha.
JJ-ka, co ty wymyśliłaś? To jest bez sensu! TNT jest... połączone z szafą grającą i z wieśniakiem. Brawo! To jest, najgłupszy przegląd, jaki znam. Naprawdę. Ale czekajcie, bo ja przyciski zabrałem. Może to trzeba odpalić po prostu. No tak. JJ-ka. A, to czemu nie mówisz, trzeba odpalić? No bo nie miałam przycisku, bo zgubiłam. Dobra, to dawaj przycisk. I okay. Uwaga. No. Naciśnij, co się stanie? Bo! Nie! No kurde, JJ! Pała z minusem i jutro z rodzicami i z dziadkiem i z babcią też. Ja się tak nie bawię. No my też nie, więcej się z tobą nie bawimy. Przegięłaś. Nie, ja was najbardziej zaskakuję tutaj, a wy mi stawiacie jedynki. No ja się nie zdziwiam po raz, nie zdziwiłem po Gdybym raz to przeżył, to może bym się zdziwił, ale chodźmy zobaczymy, co tam się wydarzyło. Dobra, JJ-ka, ja się ciebie pytam, co to ma być? Co to miało na celu? To jest farma wieśniaków. Jak ja bym została sama, na przykład, na świecie, no to kto by sobie poradził? Ja bym zaludniła na nowo świat, tak? Okej, okay, kumam. A wy mi mówicie, że jedynkę mi stawiacie, bo coś tam rozwaliłam. Czyli to był skondensowana to był moc wieśniaka w jednym. To był wybuch życia. Właśnie widzę. Nie rozumiem tego totalnie, ale okej. Okay. Ale... to masz dwoje plus, niech ci tak, będzie. Tak, na szynach, Szaku. Chodźcie, lepiej wam pokażę, co pan profesorek wymyślił. Okej, moi drodzy, pan profesor wymyślił coś wspaniałego. Jak dobrze wiecie, Minecraft... Kto jest dobry z geometrii? Ja. No faktycznie, masz kanciaty łeb, więc możesz być dobry. Powiedz mi tak, na czym bazuje Minecraft? Na jakich figurach geometrycznych? Na prostokątach. Tak, na rąbach. Znaczy na kwadratach. Na kwadratach, dokładnie tak. I dzisiaj to zmienimy. Kiedy pociągniesz tą wajchę, Justyna, to ten diamentowy blok zmieni się w jaką figurę, jak myślisz? Prostokąt. Trójkąta. No dobra, to sprawdźmy, czy jest to trójkąt. Klikamy. BOOM! Wow! Diamentowe kule! Diamentowe kule w Minecrafcie, widziałeś to kiedyś? I wow. Teraz, moi drodzy, zrobimy wyścig kul. Każdy musi stanąć z tyłu za swoim kolorem. O, coś jak Fall Guys. I na 3-4 klepiemy. Kogo kula poleci do samego końca, jako pierwsza się rozbije, wygrywa. Jesteście gotowi? Tak. Tak. Raz, dwa, trzy! O kurde. Lecą. Dawaj. Okej. Rudy wygrywa! Nie no! Nie! Co wygrywa? A, ile masz diamentów? Ile masz diamentów? To ma najwięcej diamentów? 44! O, 22. Ty wszystko zabrałeś. Haha, zwycięstwo! Dobra, pięknie. Jak wam się podobało? Jak oceniacie? Koło w Minecrafcie? Kule w Minecrafcie? Znowu popchałam kulkę. No niestety. Dlatego. Chciałem ci dać piątkę. Dlatego, moja droga, nie zdasz następnej klasy po raz kolejny. Aha! Okej, okay, tu odkładamy diamenciki. Ale jak wam się podobał rozszczepiać atomów? Fajny, nie? Super był. Zobacz, śmiga. Aż dym idzie. A, popsuł. Okay. Dobra, nieważne, teraz ostatnią rzecz na dzisiaj przygotował Woody. Co my tu mamy? Dawaj, zobaczymy. Dywan Aladyna! Dywan Aladyna! Bierzemy wędkę, każdy bierze jedną wędkę. Wędka? Idziemy na górę? Na latarnię, chodź. Dobra, wchodzimy. Dobra, daleko jeszcze, panie! Już, ja już no, jestem! Trochę wysoka ta górka. Panie! Nie! Ty zwariowałeś? Nie rób tak! Nie rób tak! No. Ja wiedziałem, że tak będzie, nie? Ale stąd kozacki jest widok, nie? No, wow. Mocno. Dobra, teraz i co mamy zrobić z tą wędką? Więc uwaga, teraz wędkę sobie rzucamy w chmurę jakąś najbliższą. Jak rzucamy? Przyciągnąłem tak chmurę. Złap sobie chmurę. Ale gdzieś... nie tyle! Nie tyle chmur! JJ-ka ośle! Oszukana chmura! Moja fruwa! Nie wsiadłaś na nią! Ryka skoczyła zamiast kliknąć prawy przycisk! Zobacz, jestem! Ale, ła! Bym się zabił! Ale kozak, że to tak działa, fajnie! No wsiadaj teraz na chmurę! Patrz, ściągasz chmurę, pięknie! Ale nie tyle! Nie tyle! Mamy to! Ale nie tak, że się zabiła, wariacie! Zobacz, to co, robimy wyścig na chmurce? Dawajcie! Dawajcie, lecimy przez świat, zobaczymy co się dzieje. Dawajcie do wieśniaków, gdzie one wybuchły, zobaczymy czy wieśniaki widać z góry. Okej, dobra, kto pierwszy. Dobra, cisnę. Ej, Szaku! Nie, zostaw tą, nie rzucaj mnie tą wędką. Ha, wyprzedziłam! Dobra, ja będę pierwszy.
Jest! Nie mogę, nie mogę złapać JJ-ki! Pierwsza! Siema, wieśniaki! No, jaki skam! Powiem szczerze, Rudy mnie zaskoczył, a ciebie JJ-ka? Zaskoczył, jeszcze na chmurce nie latałam w Minecrafcie. Ja też nie, ale to jest coś pięknego. Dawajcie jak najwyżej, jak najwyżej! Tak! Kopie, lecimy na księżyc. Ja jestem już tak wysoko, że koniec. Ale czy JJ spada? No dobra, wydawało mi się. Stary, ja już jestem prawie nad mapą! Dobra, zaskakuję, lecę! To jest Max! Też lecę! Trafiam! Nie trafiłem do wody! Nie, chciałem chmurę chwycić kolejną. Ja też! To by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, kogo przedmiot według was był najdziwniejszy i kto wygrał w dzisiejszym odcinku. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie na kanał Szaka i JJ-ki. Link do ich kanału znajdziecie w opisie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!